Zastanawiasz się nad wyborem nowego kotła do twojego mieszkania i twoje mieszkanie nie ma więcej niż 80-90 metrów, ten odcinek jest właśnie dla ciebie. Dzisiaj zajmiemy się doborem kotła do małego mieszkania. Ponieważ ja się zajmuję tylko marką Wisman, to na przykładzie tej marki pokażę ci, jakie modele ja bym zaproponował klientowi w przypadku małego mieszkania. Jakie są wady, zalety konkretnych rozwiązań. Więc do dzieła. Co będę brać pod uwagę, dobierając urządzenie do małego mieszkania? Małego, czy tak w zasadzie średniego, do 80-90 metrów. Więc tak, po pierwsze zakładam, że nie mamy specjalnego pomieszczenia na kocioł, więc musi on się znaleźć prawdopodobnie w łazience. Czyli nie może to być na pewno kocioł ze zbiornikiem, takim, który stoi pod spodem, bo po prostu już będzie zabierał on według mnie zbyt dużo miejsca. No i w przypadku mieszkania też punkty poboru ciepłej wody będą raczej blisko kotła, więc możemy wziąć pod uwagę też kotły grzejące wodę przepływowo przez wymiennik płytowy, tak zwane dwufunkcyjne. Więc co mamy do wyboru? Po pierwsze mamy typowego średniaka u Wismana, czyli Witodensa 100 w wersji dwufunkcyjnej. I ten kocioł w wersji dwufunkcyjnej będzie zarówno mały, jak i też będzie spełniać swoje zadanie, czyli dostarczyć ciepłą wodę. Jaką moc wybrać do kotła? I tutaj taki disclaimer w zasadzie do wszystkich kotłów gazowych, niezależnie czy do domu, czy też do mieszkania. W przypadku kotłów gazowych przeznaczonych do domu mamy w zasadzie jeden i ten sam model, tylko w różnych jakby odmianach. I moc jest tylko ograniczana elektronicznie, ale nawet ta ograniczona moc elektronicznie, te 19 kW w przypadku Witodensa 100, które możemy najmniejszą moc kotła kupić, w zasadzie nam wystarczy na bardzo duże powierzchnie. Pokażę Ci tutaj slajd z kalkulatora Wismana, w którym wrzuciłem sobie nawet nieocieplony dom o powierzchni, tam chyba było 350 metrów, ale ja Ci tutaj pokażę po prostu cały jakby przeskrolowany kalkulator Wismana i z tego nam wychodzi, że taki typowy kocioł domowy, w sensie do 32 kW, wystarczy nam naprawdę na bardzo dużą powierzchnię grzewczą. Więc jakby mocą grzewczą w przypadku kotłów gazowych w ogóle nie musimy się przejmować, jeżeli mamy oczywiście do czynienia z domkiem jednorodzinnym, mieszkaniem. Tutaj, o ile nie mamy w cudzysłowie wielkiej willi powyżej 400-500 metrów, to zwykły kocioł Wismana, w sensie nie do końca może i zwykły, ale te typowe domowe rozwiązania nam wystarczą w zupełności. Więc o mocy na potrzeby centralnego ogrzewania w zasadzie nie będę wspominać, bo każdy kocioł nam wyrobi się, w cudzysłowie. Ale wracając do Witodensa 100, to jest jakby mój pierwszy wybór, jeżeli chodzi o kocioł do domu, czyli wersja 100 dwufunkcyjna. I jeżeli byśmy chcieli coś trochę taniej, z niewiele gorszą funkcjonalnością, to mamy też wersję 0.50, jest to tak zwana wersja deweloperska, ale ostatnimi czasy widzę, że weszła bardzo mocno na rynek i już nie tylko jest oferowana stricte do deweloperów, którzy budują dużo mieszkań, ale można ten kocioł tak naprawdę z powodzeniem kupić w sklepach internetowych i instalatorzy mają go również w swoich ofertach. Jest on znacznie tańszy od Witodensa 100, natomiast jedyne co tracimy to 10-letnią gwarancję na komorę spalania. Potrzebujemy trochę mniejszy ekran. I czy coś tam jeszcze było? A, jeszcze była nieco słabsza moc na ciepłą wodę i nieco słabsza wydajność pompy obiegowej. Natomiast w przypadku mieszkania w zasadzie wszystkie te elementy nie mają większego znaczenia, więc z powodzeniem zamiast Witodensa 100 możemy wziąć też Witodensa 0.50. I to mamy takie dwa podstawowe rozwiązania, gdzie mamy ogrzewanie wody przepływową, które ma też swoje wady. Nakręciłem kilka filmów o tym, jak może być ogrzewana ciepła woda i znajdzie się tutaj, czy też tutaj. Jakbyś chciał się dowiedzieć, czym się różni ogrzewanie przepływowe od ogrzewania warstwowego, czy też przez zbiornik. Natomiast jeżeli chcielibyśmy wyższy komfort, to wtedy musimy poszukać czegoś wyżej cenowo, z wyższej półki i w zasadzie mamy dwie dodatkowe opcje, czyli Witodensa 222W albo Witodensa 111W. Są to dwa bardzo podobne kotły,
tylko albo z serii 200, czyli z serii bardzo premium, albo z serii 100, czyli tak zwanego mainstreama od Wismana. Natomiast obydwa jakby zapewniają podobną funkcjonalność z drobnymi różnicami. Najpierw zajmiemy się może tą wersją mainstreamową, czyli Witoden 111W. Jest to kocioł, który ma dodatkowo wbudowany niewielki zbiornik na ciepłą wodę ze stali nierdzewnej. On dokładnie ma pojemność 46 litrów. Co nam to daje zwykłemu użytkownikowi, który nie chce się zastanawiać, co tam jest w środku, a jaki jest dla mnie efekt tak naprawdę. No więc tak, kocioł po prostu ma zbuforowaną tą ciepłą wodę w sobie i sprawia to tyle, że nie musi za każdym razem się włączać, kiedy odkręcamy kran z ciepłą wodą. Nie ma też sytuacji, że za każdym razem, kiedy odkręcamy kran, woda najpierw jest trochę chłodniejsza, później trochę zimniejsza. Woda zawsze będzie płynnie dostarczona z tą samą temperaturą. Oczywiście, jeżeli woda w rurkach się wychłodzi, a cyrkulacji pod to podpiąć niestety nie możemy, no to faktycznie trzeba będzie chwilę poczekać, ale nie ma jakby tych skoków temperatur, bo ten bufor jakby nam to niweluje. Druga sprawa. W przypadku takiego kotła mamy praktycznie nieograniczoną ilość ciepłej wody, jeżeli mamy tylko jeden duży punkt poboru. Ten kocioł oczywiście nie wyrobi się na dwa prysznice, czy też dwie wanny na raz, ale w zupełności wystarczy nam właśnie do mieszkania, bo zazwyczaj tam znajdziemy tylko jedną łazienkę, w której jest prysznic, więc z powodzeniem się tam, z powodzeniem da tam radę. Witodensie 111 mamy taki sam wyświetlacz jak Witodensie 100 i bardzo podobny jak Witodensie 050, czyli jest to 7-segmentowy wyświetlacz, na której mamy podstawową informację, jaka jest temperatura zadana na ciepłą wodę. Możemy tam zobaczyć, jaka jest temperatura też zadana na centralne. I konfiguracja więcej niż te dwa parametry przez to urządzenie jest dosyć niewygodna. Lepiej to zrobić przez telefon. No i z drugiej strony mamy Witodensa 222W. Konstrukcyjnie jest to bardzo podobne rozwiązanie, natomiast mamy dużo przyjemniejszy kontakt z urządzeniem, bo komunikujemy się z nim za pomocą 7-calowego ekranu, w którym możemy bardzo wiele parametrów po prostu sobie ustawić, zarówno przedziały, kiedy ten kocioł ma grzać ciepłą wodę, jak i kiedy ma grzać centralne. Dodatkowo możemy od strony jakby już serwisu modyfikować też wydajność pompy, co może się przydać, gdybyśmy chcieli ten kocioł zastosować do ogrzewania podłogowego bezpośredniego z kotła. Ten kocioł Witodens 222W też ma zaletę nad Witodensem 100 taką, że w standardzie mamy już 5-letnią gwarancję na urządzenie. Witodens 222W jest rozmiarowo tak samo jak Witodens 111. Są one nieco większe od kotłów zwykłych 100 czy 050. Wymiary dokładne znajdziesz w tabelce, która pojawi się w trakcie filmu. Tutaj warto jeszcze było zaznaczyć, że cechą wspólną wszystkich kotłów dzisiaj omawianych, czyli 050, setki, 111W i 222W, jest to, że wszystkie mają w sobie wbudowany w standardzie moduł Wi-Fi, więc możemy te kotły zarówno monitorować przez internet, jak i sterować nimi przez internet za pomocą aplikacji na telefon. Aplikacja jest dostępna zarówno pod system iOS, jak i Android. No i chyba to wszystko, co tak w takim skrótowym filmiku o wyborze kotła marki Wisman do małego domu. Tutaj wyboru wielkiego wydaje mi się nie ma, przynajmniej jeżeli chodzi o tą markę, bo wszystkie większe rozwiązania raczej już będą się nie mieścić w takim małym mieszkaniu. Natomiast oczywiście, jeżeli ktoś by bardzo chciał, też można coś zastosować z typowo rozwiązań domowych. A co do domu, to już w kolejnym odcinku, do którego Cię serdecznie zapraszam.